Dzień dobry. Witam Was w tym wyczekiwanym Q&A. I ja całkiem niedawno na dniach zadałam Wam jeszcze raz pytanie, czy miałybyście ochotę zadać mi jeszcze jakieś pytania, bo poprzednie właśnie gdzieś mi uciekły, ale stwierdziłam, że skoro mam chwilkę czasu, to nagram Wam pierwszy filmik tego typu, a najwyżej jak dojdą jakieś pytania, to zbiorę je i nagram jeszcze jeden filmik. Także nie przedłużając, zapraszam Was do filmiku Q&A pierwszego na moim kanale. Mam spisane w notesie pytania. Będzie to 19 pytań. Więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, jeżeli chcecie mnie bliżej poznać, to zapraszam serdecznie do oglądania. Miłego. Pierwsze pytanie. Ile masz lat? Mam 39 lat. W styczniu 23 stycznia skończyłam 39 lat, więc to moje ostatnie 30. Czy masz rodzeństwo? Tak, mam. W jakiej branży pracujesz? Jestem urzędnikiem państwowym. Czy nadal stosujesz lek na odchudzanie i czy warto? Słuchajcie, w tamtym roku, kiedy pojechałam na kontrolną wizytę swojej endometriozy na kolejny USG z kontrastem do Warszawy, bo tam się leczę, pani doktor zasugerowała mi coś bardzo w tamtej chwili dla mnie oczywistego, ale no nie do końca się jeszcze z tym pogodziłam. Natomiast powiedziała mi, że aby to zrobić, powinnam co najmniej z 20 kg schudnąć. Więc kiedy jej opowiedziałam o swoich zaburzeniach odżywiania, o swojej walce z nadwagą tak naprawdę od dziecka, to ona stwierdziła, że sobie sama jednak nie poradzę i że potrzeba jest tutaj farmakologii. Zapisała mi kilka leków na kartce i odesłała mnie z tym do domu. Więc ja oczywiście wzięłam sobie to głęboko do serca i poszłam do lekarza diabetologa. I pani diabetolog po krótkim wywiadzie, bardzo szybciutko, przepisała mi ten lek, który nazywa się Mesimba. Pamiętam, że bardzo stresowałam się brać ten lek. Dla mnie to było takie upodlenie, tak to mogę nazwać. Taki brak wiary w siebie i takie poczucie, że kurczę, znowu nie dałaś rady. Znowu potrzebujesz pomocy lekarza i lekarza, który ci przepisze leki na otyłość. Czyli potrzebujesz pomocy farmakologicznej. No ale dobra, przełknęłam to, pogodziłam się z tym i pierwszy tydzień był fatalny. Okropnie źle się czułam, ale jeśli nie oglądacie albo jesteście tutaj nowi, za co dziękuję, to możecie się cofnąć do moich filmików właśnie z października. Tam relacjonowałam poniekąd właśnie to, jak się czuję, bo wiem, że nie tylko ja się z tym borykam i wiem, że nie tylko ja przyjmuję te leki. Także dlatego chciałam to w jakiś sposób uwiecznić, żeby też mieć dla siebie oczywiście poniekąd pamiątkę i aby móc wrócić do tego, co przeżywałam. Ale odpowiadając na pytanie, nie stosuję tego leku. Stosowałam tylko miesiąc. Przez pierwszy miesiąc schudłam 4 kg na tym leku. Mówię, przez pierwszy miesiąc, pierwszy tydzień strasznie się męczyłam. Potem już było ok, ale sam lek tutaj nie pomoże. Ja liczyłam kalorie, ja piłam dużo wody, bo ten lek wywoływał bardzo duże zaparcia, bolesne zaparcia. Naprawdę ciężko było sobie z nimi poradzić, ale w ulotce nawet było tak napisane, że on prowadzi do zaparć, więc ja tej wody piłam bardzo dużo i starałam się jeść dość sporo błonnika, ale to jednak nie pomagało. Po miesiącu, równo po 4 tygodniach, słuchajcie, zaczęła się ochota na słodkie, zaczęła się ochota na podjadanie i emocjonalne jedzenie, więc ja brałam go jeszcze przez pierwszy tydzień drugiego miesiąca, czyli przez 5 tydzień, ale stwierdziłam, że to bez sensu. To jest dla mnie bez sensu, bo
bo ja wracam do starych nawyków, czyli do emocjonalnego jedzenia, nawet z tym mlekiem, więc stwierdziłam, że no bez sensu jest się faszerować i męczyć. Po prostu muszę się spiąć i walczyć. Dlatego przerwałam tą kurację po 5 tygodniach i miałam wrócić do diabetologa na rekontrolę, natomiast ciężko było mi się dostać do pani doktor. I teraz, no widzicie, już jestem pół roku po tym leku. Bardzo swoją drogą szybko mija ten czas. I na dzień dzisiejszy bym do niego nie wróciła. I z mojej perspektywy, z moich przeżyć, czy warto? Odpowiadając na pytanie, nie warto. Dlatego, że biorąc leki przez 4 tygodnie, ja schudłam 4 kilo. Teraz, na przełomie kwietnia i maja, licząc kalorie, jedząc wszystko, schudłam 3,80. Więc nie warto, po pierwsze, wydawać pieniędzy, męczyć się tak, faszerować się chemią, no i doprowadzać do tych ogromnych zaparć. Naprawdę, moim zdaniem, nie warto. Mam kolejne pytanie. Pamiętam, kto je zadał. Czy bolało, jak spadłaś z nieba? Nie, Karolcia, nie bolało. Szóste pytanie. Czy zawsze farbowałaś włosy na rudo? A przeszłam paręnaście wręcz, mogę powiedzieć, koloryzacji na swoich włosach. Pierwsza koloryzacja moich włosów była w wieku 18 lat i ze swoich takich naturalnych, ciemnobrązowych włosów zrobiłam sobie... Co to był za kolor? Oberżyna? Włosy mi wyszły takie czarno-śliwkowe. Miałam też pasemka jasne, miałam czerwone włosy, nie, czerwonych nie, ale właśnie takie oberżynowe. I w wieku 22 lat pierwszy raz zafarbowałam włosy na rudo. Miałam je wtedy w takiej długości, super się czułam wtedy w takiej długości, ale ja też miałam wtedy cieńsze włosy, tych włosów było mniej, teraz ciężko by mi było tak właśnie utrzymać je. One się za bardzo falują, żeby móc je tak utrzymać w takiej długości, mam wrażenie. I to był pierwszy raz, kiedy nosiłam rudy kolor. Strasznie się wtedy sobie podobałam. To zabrzmi tak narcystycznie, wiem, ale no, dobrze się czułam z tym kolorem. I po 3 latach wróciłam do swoich naturalnych włosów. Natomiast 4 lata temu znowu wróciłam do rudych włosów i na tą chwilę sobie nie wyobrażam innego koloru na mojej głowie. Kolejne pytanie. Ile lat jesteś mężatką? Mężatką jestem w tym roku... 13 lat minie w czerwcu. Natomiast razem z mężem jesteśmy 19 lat. Ile lat ma synek? Synek jest z grudnia, w grudniu skończył 9 lat. Od kiedy nagrywasz filmy? Od 25 lutego poprzedniego roku. A co Cię do tego skłoniło? Ja o tym myślałam od bardzo dawna, już około 10 lat temu. Bardzo chciałam nagrywać filmy stricte makijażowe, ale po pierwsze, brakowało mi odwagi. Bałam się wyjść ze strefy komfortu. Bałam się oceny znajomych i bliskich. I nawet rozmawiałam o tym z moim mężem, ale mój mąż wtedy mówił, po co ci to, bez sensu, że nie, że nie. No i w tamtym roku moja bliska koleżanka stwierdziła, że ona to zrobi. Ja byłam w szoku. Ja pamiętam, jak ona mi wysłała wiadomość, Katarzyna, coś ci powiem, tylko nikomu nie mów. I ona wysłała mi chyba link do pierwszego swojego filmiku i ja byłam zszokowana, bo ja w życiu nie sądziłam, że ona chciała nagrywać, a ona twierdziła, że to było jej marzenie. I ona mi tak troszkę do tego pchnęła i stwierdziłam, że skoro ona może, to dlaczego nie ja? Dlaczego mam nie spróbować? Najwyżej się nie uda. No i tak to wyszło. Czy
A z jakiej firmy masz oczyszczacz powietrza? Wyniosłam go teraz z pokoju, ale kliknę Wam to zdjęcie i po wyszukiwarce zdjęciowej w Google'ach możecie sobie spokojnie go wyszukać. Jakiej słuchasz muzyki? Różnorakiej, w zależności od nastroju, naprawdę. Rock, pop, jazz, no jazz to może nie. Nie, serio, jazzu chyba nie lubię. Bardziej wolę rock, ale nie takie rąbanki, łupanki, tylko takie ballady rockowe. Uwielbiam. Tak, to może inaczej. Słucham każdej muzyki oprócz jazzu. Nie lubię jazzu. Ulubiony wykonawca? Nie mam chyba jakiegoś ulubionego. Bardzo bym chciała pójść na koncert Dawida Podsiadło i mam nadzieję, że kiedyś to się uda i Sany. Także no, zobaczymy. Piosenka z pierwszego tańca. Nie mieliśmy pierwszego tańca. Nasz ślub odbył się w Zakopanem i wesele było nietradycyjne. Po prostu poza ślubinę poszliśmy do karczmy na taki uroczysty obiad z naszymi świadkami, z naszymi rodzicami. I uwierzcie mi, kochani, to był najwspanialszy dzień, najwspanialsze wesele, jakie mogłam sobie wyśnić. I dziś zrobiłabym tak samo. My weszliśmy do karczmy w tych pięknych strojach, w tej sukni z trenem i było takie wow. Już jak szliśmy po Krupówkach, to wszyscy się oglądali za nami. Nie wiem, czy to taki niespodziewany tam był widok, nie mam pojęcia. W każdym razie wszyscy się oglądali. Jak weszliśmy do karczmy, to wszyscy tak spojrzeli na nas i było wow. Pamiętam, że wtedy ja podeszłam do kelnera i zapytałam, czy jest jakieś wolne miejsce, bo jesteśmy tuż poza ślubinę, chcielibyśmy u Państwa zjeść nasz ślubny obiad. I ten kelner tak w popłochu mówi: chwileczkę, chwileczkę, zaraz dla Państwa coś znajdę. Luna do nas przyszła. Ja pamiętam, że on wtedy, bo byliśmy w restauracji Weranda na Krupówkach, i tam jest parter i piętro, i on wtedy biegał góra dół, żeby tylko znaleźć dla nas coś. Poczekajcie, bo krzywo stoi kamera. O. I zbiegł z tej góry i mówi: chwileczkę, zaraz dla Państwa będę miał stolik. Posadził nas na dole. Pamiętam, że dostaliśmy od nich powitalnego drinka. Gratis, z tytułu tego, że właśnie mamy zaślubiny. I wszyscy nam śpiewali gorzko, 100 lat. No po prostu to było coś niesamowitego. Mówię, gdybym miała jeszcze raz coś takiego wymyślić i zrobić wesele w Zakopanem, to właśnie w ten sposób bym to urządziła. Także nie było pierwszego tańca, były skrzypce i muzyka na żywo, gitara i wiolonczela chyba wtedy, pamiętam. Ale nie tańczyliśmy. Jak widzisz siebie za 10 lat? Jak widzę siebie za 10 lat? Powiem Wam tak. Chciałabym być zdrowa. Chciałabym być zdrowa i czerpać z życia to, co najlepsze, cieszyć się każdym dniem i dawać tą radość mojemu dziecku, bo teraz przy tych chorobach, które mam, przewlekłych, jest bardzo ciężko. Na ile lat się czujesz? Nie czuję się na te 40, wiecie? Ale może na 35. Może tak. Jak wyglądały Twoje najlepsze wakacje? Najlepsze wakacje to te spędzone 2 lata temu, oczywiście z mężem i z synkiem, takie na spontanie. Siedząc w domu było, gdzie jedziemy? A jedziemy tu i tu. I tu pojechaliśmy na 3 dni, tam pojechaliśmy na 4 dni, tam na 4 dni. I było cudownie. Chciałabym właśnie tak na spontanie móc gdzieś pojechać, nie planować. Już mam dość tego planowania czasami. Czy będzie piesek? No jest piesek. Jest piesek, osesek, jest. Czego słuchasz na ból głowy? Wrzucę Wam tutaj screena, słucham muzyki do głębokiego snu i to mi pozwala zasnąć i ukoić nieco ból. Także no, polecam Wam bardzo.
Tą składankę słucham na platformie Spotify. I jakiej medytacji słuchasz na ból głowy? To też tutaj Wam kliknę. No i ostatnie pytanie. Ryż czy makaron do pomidorowej? Makaron. I to musi być taki cieniusieńki, taki, który jest zwinięty w takie gniazdka. Makaron zdecydowanie. No, jestem bardziej makaronowa niż ryżowa. Co ty tam odstawiasz? No i to jest wszystko. To jest wszystko w dzisiejszym Q&A. Mam nadzieję, że pojawią się kolejne pytania i będę mogła dla Was nagrać drugą serię tego filmiku. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Dbajcie o siebie. Do następnego.